dobry. A to są bardzo fajne nożyczki. Nożyczki nazywają się Finny, F-I-N-N-Y. To co jest fajne, to jest to, że one tną, ale nie można sobie nimi zrobić krzywdy w palec. One palca nie umieją przeciąć. Mają pod takim kątem te ostrze nacięte. O, to się nie da. Nic. Palec cały. Znowu dentysty, ale już pewnie ostatni raz. Chciałem z tobą dzisiaj porozmawiać o tym, dlaczego wyróżnianie się jest ważne. Bo ja noszę wrażenie, że coraz ważniejsze tak naprawdę w dzisiejszym świecie jest to, żeby być troszkę innym niż reszta. Po pierwsze dlatego, że moim zdaniem większość nie ma racji. Widać to na wszystkich polach życia, już nawet nie chcę tego tłumaczyć za bardzo, bo nie chcę wchodzić tu w dyskusje na przykład polityczne albo ekonomiczne, ale większość nie ma racji. Po drugie, dlatego, że życie jest za krótkie, żeby robić coś tylko dlatego, że inni też to robili. Rozmowa przychodząca. Życie jest za krótkie, żeby robić tak jak inni. Życie jest za krótkie, żeby mieć iPhone'a, bo wszyscy mają iPhone'a. Życie jest za krótkie, żeby przyjmować rzeczy bezrefleksyjnie. O! A druga sprawa jest taka, że naprawdę życie nabiera innego smaku, jeżeli się zaczyna robić rzeczy troszkę inaczej niż cała reszta. Już nie mówię o tym, że jakoś dla mnie zawsze to było wartością, że robię trochę inaczej. Bo zawsze robiłem. Właśnie mi się po prostu po chamsku wcisnął numer rejestracyjny WY8830G. Taksi Grosik. Wiecie, czym nie jeździć. A jak mówiłem o wyróżnianiu się. No więc będę się wyróżniał używając BlackBerry. Ale ten model BlackBerry jest bardzo dobrym modelem telefonu. Już pomijam kwestię tego, że ja uwielbiam, po prostu uwielbiam tą klawiaturę BlackBerry. To jest najlepsza rzecz, jaka była w smartfonach kiedykolwiek. To naprawdę ten telefon jest udany. On ma bardzo dobry, dobrze oszczędzający energię, jednocześnie nieślimaczący się procesor. Trzyma na baterii 2 dni. No rewelacja. Polecam. No mam sentyment do BlackBerry, no mam. To były jedne z pierwszych moich biznesowych telefonów. Wcześniej jeszcze były Nokia komunikatory. A potem już BlackBerry. Potem długo było BlackBerry. No ale to też nie tylko sentyment, tak? Ten telefon naprawdę jest dobry. To jest BlackBerry Key One. I muszę powiedzieć, że zbudowany jest świetnie. Ma legendarną klawiaturę, która jest prawie tak samo wygodna jak w Boldzie 9000. Kto używał, ten wie, o czym mówię. Jest Android 7.1.1. Jest w miarę szybki procesor. Nie jest to wypas najszybszy, ostatni po prostu Snapdragon, natomiast jest to w porządku procesor. On się nie muli, tak jak się Priv na przykład mulił. A za to też nie żre strasznie dużo prądu i ta bateria naprawdę działa 2 dni. No i jest to taki telefon, że każdy na każdym rogu ulicy takiego nie ma. A Samsungi, Galaxy i iPhony, no to ma każdy, nie? Thank you.
Jaka była próba dziś? Zajebisto. A który kawałek najfajniejszy? Wszystkie. A to jest bardzo zła odpowiedź. Wszystkie smuteczek jest super. O, smuteczek. Czyli aż zabraknie słów. Tych dźwigów tu nie było. Dobranoc. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.